Dzisiaj ja przejmuję vlogowanie. Różka się. Aż się boję. Przygotowuję. Mówię się. No wiesz, do gąciarza mi daleko, nie? O, te haleny będą. I co robimy? Na razie baza pod makijaż, bo musi być pełen make-up, żebyś tam nie świecić, jak nie powiem co. I będziemy lecieć dalej z tym koksem. Fryzurka zrobiona, piękna. Zobaczcie, jaki fajny koczek. A mnie dzisiaj, słuchajcie, cały dzień brzuch boli od tych dni. Jeszcze ta Warszawa, jeszcze te faleny, więc jestem neptyk, ale to nic. Zobaczymy, czy będzie widać po programie. No dobra, to lecimy dalej. Tygodnia. Co dzisiaj? 10. Dobra. To lecimy. To znaczy jeszcze nie, jeszcze mam 4 minuty. Dobrze, na spokojnie. A ja muszę jeszcze zrobić coś. Miałam jeszcze na TVN, także ja już jestem przygotowana, wymalowana i będziemy działać. Także słuchajcie. Przygotujcie swoje artefakty. Ja jeszcze sięgnę. Matko, 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 moje dzwonki. Mam nadzieję, że wasze świece już przygotowane. Jeszcze muszę zeszyt śmignąć z życzeniami i z wdzięcznościami. I jeszcze jakiś długopis. I już będę czaromarownie mogła zaczynać. Także dzisiaj wiatr gotowi. Czyste. Co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatr tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatr tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Zaraz zobaczycie, jak wygląda podwóreczko i różne inne. Zapiszę jako miejsce parkowania. Warszawa śpi. A my nie. Patrzcie, jak Asia się przygotowuje do programu. Nie, żeby nie było, torebkę Louis Vuitton. Tak. Spoko. To jest faktycznie chłodno. No. Ale te lampy prosimy zapakować i dalta. Przydałoby się. Dobra, chwilę ten. To jest ważne. Ha, 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 ha. Patrzcie.
artefakty. Zobaczcie, co mamy. What's the... Mamy to. Będzie zacnie. Będzie zacnie, proszę pani. Nasi panowie tym razem nie mają oczu, ale w domu one mają oczu. To mamy na przykład. To jest moje, bo ja owinęłam tą szmatką ten. Właśnie, co to jest? Wiesz, że to przyjechała z Wejherowa? Nie znam tego gościa. Weź, bo wiadomo jak będzie. Zobaczcie, Bruszka się make up. A tak naprawdę zielono mi. A, no właśnie. Czekaj, no. Ja miałam jeszcze jakąś szminkę gdzieś kiedyś. Chcesz czerwoną? Nie, no ja mam, poczekaj, bo ja mam taką, co mnie nie będzie denerwować. Nie, bo ci się nie może kleić. Właśnie, się będzie kleić, ale nie będzie zasypać. Widzieliście, jakie zacne, zacne czaszki nasze z ołtarza, z tego. Taka piękna świeca. Ładnie. Która jest zła? No jest wyraźna, ale jest po prostu perspektywa wiesz. No. Kresik przed, czy nie? 7 minut. Natomiast jeżeli rozmawia, możecie wysłać SMS-y, ja tutaj sobie dałam, na nie odpowiadam. Pani Lidia pyta o swojego syna Karola. Zdrowie mu może praca, proszę o opisanie dla syna. Czy on jest pełnomocny? Jest. Dobrze. Najpierw zobaczymy, co słychać w kartach. Jak to w kartach? Się zdrowia, ja jestem lekarzowa na diagnoza. Diagnoza energetyczna. To musi się opowiadać. Karty są świetne. Czasem tylko zrobią rzeczy, których rezonans nie pokaże, ale absolutnie żadna diagnoza energetyka. Jeżeli mówimy o roczniku, który jest dosyć słuszny, to mam trzy rzeczy, na które trzeba uważać. Dobrze, moi kochani, za moment będzie na pewno przerwa. Pamiętajcie, że podczas przerwy możecie cały czas zadawać pytania SMS-owe. No, dzwonić się do mnie nie dostaniecie niestety, ale po przerwie będę tutaj razem z Wami, także nie mam problemu. Możecie zadawać swoje pytania odnośnie każdego tak, master życia, tak? Taki master stawiania kart, ale jednocześnie zawsze staram się szukać rady, tak żeby nie tkwić, nie wiem, w brudnym związku, w chorych sytuacjach, w dzikiej pracy, która jest niekorzystna, musicie wiedzieć, że jest lepsza przyszłość. Tak naprawdę te dwie magiczne dłonie i te dwa magiczne przedmioty u Was są czymś takim, czym możecie zbudować życie. Oprócz tego troszeczkę tutaj. I w kartach bardzo ładnie widać, co można zrobić, żeby polepszyć pracę, żeby w którym momencie celować w jakąś inwestycję, czy kupić dom, czy wybrać pracę A, czy pracę B, czy zmienić pracę. No, tak, 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 tylko że w ogóle dawno nie miałam 4 wejść. No gdzieś tam byłaś. Gdzie, gdzie to jest? Pewnie albo 19, albo 20. Tutaj mamy tak, że pani Katarzyna pyta, jak potoczy się związek z M. W tym ślubem to ja bym tak mocno nie przesadzała, ale rozumiem, że ja
Możesz powoli mówić, żeby się przełączali z siódemki na TVN. Słuchajcie, moi kochani, jest trochę tak, że za parę minut mamy drogą przerwę i zaraz program. Bardzo dobrze. I zaraz dalej program. To ja będę z wami jeszcze tylko około 40 minut, także jeszcze zdążę sobie tutaj zagrać rozmowy z wami. Tylko tyle, że niecałe 4 minuty. Idę. Mam i ja. Co? A nie, ja siebie słyszę. Ale to creepy. Ej, bo to ma taką skrupkę, wiesz, to jest bardzo zły do tego dobrego mikrofonu. Nie. Nie, proszę cię. Tak, tak, tak. Na YouTubie moje ciamkanie? Ciamkajcie jednorożce razem. Dobra. A to potem zostanie na zawsze na tym YouTubie, no. Życie. Ale dobrze zbiera, nie? Zostanie na zawsze. Tylko nie po ludzku. Pani Anno, jak było na programie? Dobrze było. Tak? Dobrze było. Pewnie to było ile? 3 godziny, nie? No. Ale szybko minęło. I to szybko. Minie. No, bo to jak się tam, jak się tam gada, to szybko. No. To szybko, nie? No. No. Już, fajnie. Cychaj. Jesus. Mamy tam z tyłu ten. Nie, kada. No. To jest spokój. Czekajcie. Dzięki. Proszę, stańcie. A nie jechałam w tą stronę rok czasu, bo wtedy jechałam na Białystok, nie? Tak, ostatnio. No, zapomniałam. Ale śnieg.